Hej, 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 moi kochani, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Kamal, a to jest trzeci odcinek z naszej serii Zagrajmy w Assassin's Creed Brotherhood. Moi drodzy, na samym starcie zaznaczę, że trochę robię eksperyment, bo włączyłem aplikację zewnętrzną do blokowania klatek na sekundę, mianowicie Riva Tuner, żeby zablokować te FPS-y na stałe 60 i mam nadzieję, że będzie trochę mniej ścinek, bo nie wiem, o co chodzi z tymi ścinkami, powiem wam szczerze, ale to chyba jest jakiś problem z Windowsem 10, bo pamiętam, że grałem na wcześniejszych Windowsach w tą grę, na XP-ku nawet kiedyś w to grałem i nie było absolutnie żadnych problemów, a na 10 po prostu ta gra się tak ścina, że to jest masakra jakaś. Nie mam pojęcia, z czego to wynika, ale mówię, włączyłem ten Riva Tuner, czyli tą blokadę na 60 klatek i mam nadzieję, że będzie teraz trochę płynniej. Jak pamiętacie, moi drodzy, musimy włączyć zasilanie do Animusa, ponieważ prądu nie ma i trochę lipa. Right, look around Monteriggioni for circuit boxes. Rebecca's little doodads, they'll reroute small amounts of electricity to the power line underneath the villa. Don't ask me how they work, if I understood that, I wouldn't be the fella hiding the van. No spoko, Sean. Dobra, i generalnie tak, moi drodzy, podchodzimy sobie do takiego czegoś. No i Desmond tutaj zamontuje te małe coś, co dostaliśmy od Rebeki. No i to właśnie zasili nam Animusa, dzięki czemu będziemy mogli się z powrotem podłączyć do Ezia. I generalnie tak, mamy, moi drodzy, jeszcze trzy takie routery, jakby, tak jak to gra nazwała. I mam właśnie tylko nadzieję, że będzie mniej ścinek. Póki co widzę, że jest chyba stabilnie w miarę, że faktycznie jakoś tak jest lepiej. No ale zobaczymy, bo te ścinki były głównie podczas cutscenek, więc no zobaczymy, mam nadzieję, że będzie lepiej. Wybaczcie za te ściny, ale naprawdę nie wiem, skąd one się biorą. Mi się wydaje, że to jest właśnie ewidentnie chyba Windows 10, bo no cóż, no z tym systemem to są same problemy tak naprawdę. Dobra. Także mamy drugie podłączonko. Ogólnie, moi drodzy, powiem wam, że mam dzisiaj bardzo dobry humor. Bo... Moi drodzy, w sumie skończyłem już rok na uczelni, można powiedzieć, bo w sumie została mi tylko sesja, tam trzy egzaminy i właściwie to będzie wszystko. Mam nadzieję, że wszystkie zdam. Jednego się boję, ale mam nadzieję, że będzie w porządku. I moi drodzy, skończyłem też pewien kurs właśnie na uczelni, już nie będę musiał tam, wiecie, jeździć i tak dalej, bo trochę mi to zabierało czasu, energii i tak dalej, ale już jakby tego nie ma. Zajęcia też skończyłem, także można powiedzieć, że już jestem wolnym człowiekiem, przynajmniej na wakacje. Także cieszę się, naprawdę się cieszę z tego powodu. Właśnie z tego względu mam mega dobry humor. Dobra, także trzy. Jeszcze jednego potrzebujemy, całe to ogółem. Dobra, i teraz pytanie, gdzie to w ogóle jest? Włączmy sobie nasz kochany orli wzrok, czy wzrok orła. Czekajcie, ten kabelek idzie jakoś tutaj, 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 tutaj. Ten kabel jakoś tam zajewania, no dobra, to... O, jest, i mamy to, no okej. Powiem wam, dosyć szybko poszło, bo ja pamiętam, że zawsze jak grałem w Brotherhooda, to o wiele dłużej mi to zajmowało. A teraz elegancko, dwie minutki. Cyk, fuch, kurde, tak się to szybko robi, no. A ja jestem szybki we wszystkim. Sorry, ja będę głupoty dzisiaj gadać, od razu mówię. I'm back. Just in time, the sun's rising. Yes, it's booted. We're good to go. Did you miss me? No? Anyone? Hello? Am I speaking out loud? Hello? Workaholics. Let's get started. I z tego, co widzę, moi drodzy, przynajmniej na razie nie ma aż tak dużych tych ścinek, także spoko. Dobra. Zakładam, że możemy jeszcze z każdym pogadać. Do you have any clue about those numbers under the drawing? 1419, 1420, 1421. Maybe something to do with the Hundred Years' War. Or wait, in 1419, Pope Martin V arrived in Florence, right? He left for Rome in 1420, and that was the same year Brunelleschi began building the Duomo. And in 1421... in 1421... Yeah, I'll have to do some more research, I think. No, widać, że Sean mega ogarnia historię, co? So, what do you think of Monteriggioni? This is not Monteriggioni. Monteriggioni existed in the Renaissance. Ask me how the town was in 1554 when it was seized by Florence, and I'll tell you. Huh. I figured you'd like it nowadays. Seems not to have changed much. Exactly. History is the study of change. Change is life. When things become static, it means they're dead. I'm busy right now. No to też trochę prawda, co Sean powiedział. Dobra, Lucy, siemaneczko, pogadajmy. What are we gonna do about Abstergo? Wait it out. As soon as we find the apple, I get in contact with our other teams in Europe, but as far as Italy goes, we're on our own. It'd be nice to have some help from above.
Our top assassins are busy gathering info about the Templar satellite launch. We've pinpointed several possible facilities in the US, China, and Russia, but there are no clear leads yet. No dobra, coś jeszcze pogadamy? What are the other teams doing? Combating Abstergo's search for pieces of Eden. As far as I know, Abstergo has no clue about the temple's and Ezio's apple. We might actually be ahead for once. No, byłoby dobrze. Dobra, coś jeszcze? Chyba tyle. We'll talk later. Now get in there and find the apple. We're counting on you. No jaka Lucy niemiła, włoś to mi znać to jabłko, ciociu. You seem focused. I've been busy patching new systems into baby here. She's only gonna get better. Is Desmond gonna be able to relive memories this time? As a matter of fact, he will. Dobra, coś jeszcze pogadamy, czy od razu już do Animusa wchodzimy? Always a tech geek? Nah, I was into sports, but then I broke my leg and started playing with computers. Who knew that coding could be just as exhilarating as strapping on a board and dropping out of a helicopter? Just FYI, you might want to get your adrenal glands checked. You know? Because that is not normal. Co ten Sean pierdzieli? Focusing on this. Dobra, czyli jak rozumiem, moi drodzy, musimy już zasiąść do naszej maszynki kochanej. O co jest? Halo? Nawet do Animusa nie umiem wsiąść. No i dobra, moi drodzy, to lecimy. Powiem wam, już strasznie się nie mogę doczekać właściwej rozgrywki w Brotherhoodzie, bo no zawsze mi się bardzo podobało. As you may have noticed in the van, I've made some improvements to the Animus, and I've also patched in a new VR training program. Here you can show off all those flashy moves you picked up from your ancestors. Let me open one of the missions. To jest właśnie ciekawe, że możemy też sobie robić treningi różnych rzeczy. W ciągu 45 sekund dokona jak najdłuższej serii zabójstw. No to jest ciekawe bardzo, że można sobie tu właśnie trenować. Nie będę wam raczej tego pokazywać, bo to jest dosyć... może nie tyle nużące, ale bardzo powtarzalne, więc to tak bardziej taka frajda czysto dla grającego. Także wam tego raczej pokazywać nie będę, chyba że bardzo będziecie chcieć te treningi zobaczyć, to oczywiście piszcie jak najbardziej, to jakieś tam wam kilka będę mógł pokazać. No ale jeśli nie będziecie chcieli, no to... to nie, nie to nie. No, no kurde, co za dziad... Jak, co jest? Ja go przerzuciłem, ja pierdzielę. No, atakujcie mnie, panowski. Dobra, postarałem się wykręcić jak największą serię. O je, no nie cierpię tak, jak oni mnie tak chwytają, no. Wtedy mi się cała seria psuje. Nie mam co z tym zrobić, tak naprawdę. Dobra. Krótka seria zabójstw, trening zakończony, elegancko. Okej, okay, dostaliśmy brąz. As you complete training sessions, I'll add additional challenges. To stop your subconscious from rejecting Ezio's later memories, you're gonna have to live them in the order his genome recorded them. Highlight sequence 2 for me, Desmond. Good, now select it and you're gonna see the memories inside. Once you've unlocked a memory, by accessing this menu, you can relive it as many times as you want. But what if there are memories I just want to forget? Desmond, this is very important. If you need to take a break, log out of the Animus. You can leave the machine whenever you like. I'm all set to go. Don't worry. One last thing. As you raise your synchronization by executing events the way Ezio lived them, you might even discover some repressed memories. Okay, let's get started. Select the first memory. To jest, moi drodzy, ciekawe, że tutaj będziemy mieli właśnie możliwość przechodzenia misji na 100%. I've been looking at those gibberish five-digit codes from the end of Subject 16's files, and I seem to have discovered a remarkable coincidence. The codes correspond perfectly with coordinates inside the Animus. I've tagged the landmarks pinpointed by the coordinates with eye icons in the database. Now, odds are you won't find anything there, but, well, who knows? Calmatevi. The pain will end soon. Where have you brought me? Nowhere, Messere. A man left you here. Did he say anything? Only this.
You are to meet Messer Machiavelli in front of the Mausoleo di Augusto. Let me help you get dressed. The same man who brought me here gave me these clothes? Sì, messere. Rzym, styczeń 1500. Roma. Yes, or what is left of it since the Borgia came to power. And the mausoleo? Unfortunately, you cannot see it from here. How about from the top of that church? Yes, but the stairs up are closed. That should not be a problem. Vi ringrazio di tutto quello che avete fatto per me, buona donna. Addio. Sekwencja druga, legowisko bestii. No dobra. No i moi drodzy, w tym momencie, jak spod igły niemalże, znajdź medyka, aby uleczyć rany odniesione podczas obrony willi. Następnie wejdź na wieżę kościelną i znajdź mausoleo di Augusto. Pełna synchronizacja, nie możesz utracić więcej niż jeden punkt zdrowia. No właśnie, moi drodzy. I tu mamy właśnie tę... tą nową mechanikę, mianowicie, że właśnie możemy przechodzić misję na 100%. I tak jak Rebeka powiedziała, kiedy będziemy to robić, to odblokują nam się też... Możliwe, że odblokują nam się też jakieś różne dodatkowe wspomnienia. Kurde, ale... Ta grafika tak się jakoś na o wiele lepsze zmieniła. No mówię, to tylko rok dzieli Brotherhooda od dwójki, a naprawdę wygląda to niebo lepiej, no. Wydaje mi się, że sam filtr kolorów i kontrast bardzo dużo zrobił. Dobra, no to lecimy, moi drodzy. No i tak jak mówiłem, akcja całej gry tak naprawdę będzie się toczyć w Rzymie. Salute. I require medicine. Let me look. Someone your age cannot recover from a wound like this with medicine. Here is something to dull the pain. You will heal over time. Grazie. 4 out of 5 doctors would suggest leeches, but they have not proven effective against such things. However, I can recommend several good colleagues around the city. Do you need anything else? Come be healed! No i okej, teraz możemy już normalnie się poruszać. To lecimy. No i okej, po terbę sobie wybieramy nasze koło broni. No i co my tu mamy, moi drodzy? Zatrute ostrze, pistolet, lekarstwo. Weźmy sobie to lekarstwo. Wejdź na szczyt wieży kościelnej. No to lecimy. To było dobre właśnie. Ktoś w twoim wieku. Tylko też właśnie pytanie, ile Ezio ma tutaj lat? Ja obstawiam, że on ma tutaj 40, ale... Ale czy ja dobrze obstawiam, to nie wiem. Musiałbym sprawdzić to, bo właśnie nie jestem... do końca pewien, ile Ezio właściwie ma lat w tej części. Wydaje mi się, że coś koło 40. Dobra, o, i mamy pierwsze pióro też, proszę bardzo, pióra też możemy zbierać. Ale co ciekawe, pióro jest zaledwie 10 teraz w całej grze, no bo wiadomo, no mamy jedno miasto tutaj do eksploracji. Więc będzie też trochę mniej tego wszystkiego. Okej, synchronizujmy. To w absolutnie każdej części robi wrażenie, zawsze. No i dobra, moi drodzy, to co, skok wiary, 24 punkty mamy do synchronizacji. Machiavelli can wait. Śledź strażników. No i dobra, moi drodzy, tak jak oni mówili, ktoś tam ma chyba doznać sprawiedliwości, czyli pewnie zawisnąć, podejrzewam. Dobra, no to co, to lecimy za nimi i widzę, znaczy tak mi się wydaje, że chyba te ścinki są o wiele mniejsze, także dobrze. Na szczęście ten program... No ogólnie blokowanie zawsze klatkarzu na 60 zazwyczaj działa w takich sytuacjach. Nie, bo naprawdę wkurzały mnie te ścinki, powiem wam szczerze. Myślałem, że mimo wszystko Brotherhood jest trochę lepiej zoptymalizowany niż dwójka, ale widzę, że... Dwójka w ogóle miała zablokowany klatkarz na 60 i tyle. Brotherhood ma odblokowany, no ale najlepiej to nie działa, więc... Więc w sumie i tak wyszło na to, że musiałem zablokować FPS-y na 60, żeby gra dobrze działała. Dobra. Lećmy dalej, moi drodzy. W ogóle ja mam bardzo fajny strój w tej części, muszę przyznać, mega mi się podoba. Ale powiem wam, że i tak nie mogę się strasznie doczekać, kiedy będziemy grali w Revelations, bo mimo wszystko mówiłem, że każda część z trylogii bardzo mi się podoba i są naprawdę genialne.
to powiem wam, że Revelations to już w ogóle mnie naprawdę zmiotło z planszy, jak przeszedłem je pierwszy raz, bo fabuła jest tam najlepsza moim zdaniem z całej trylogii mimo wszystko. A dlaczego uważam Revelations właśnie za aż taką dowaloną, no to mówię, ze względu na fabułę. No ale to dowiecie się, kiedy będziemy Revelations nagrywać, no dlaczego właściwie tak uważam. Mogę wam powiedzieć tylko tyle, że to będzie naprawdę genialne zwieńczenie całej trylogii. Dobra, na razie idźmy za tymi strażnikami. Na razie Brotherhooda dopiero zaczęliśmy, już o Revelations gadam, ale naprawdę, moi drodzy, wierzcie mi, że Revelations jest, kurczę, no genialna jest ta część, no, co ja wam będę gadać. Moja ulubiona zdecydowanie. Dlatego też tak tyle o niej gadam, bo no mega jest, naprawdę, kurczę. Strasznie się nie mogę doczekać, aż będziemy w nią grać. Dobra, ale Brotherhoodzik też na propsie oczywiście, jak najbardziej. Niestety mamy tylko jedno ukryte ostrze, szkoda. Nie pamiętam w sumie, kiedy odzyskamy drugie. Bo z tego, co pamiętam, to odzyskamy. No bo wiecie, skoro w dwójce mieliśmy dwa ukryte ostrze, to w Brotherhoodzie byłoby to trochę głupie, gdybyśmy mieli tylko jedno liść. Wow, chyba się zgliczowałem. Holy shit. No dobra, już. Ja pierdzielę. Ezio, rycerz w śniącej zbroi. W pancerzu odprysku normalnie, pozdro dla tych, co czytali Drogę Królów, jeśli ktoś czytał. Aktualnie jestem, jeśli chodzi o Drogę Królów, to tak w 2/3 mniej więcej i muszę przyznać, że chyba najlepsze fantazje, jakie czytałem. No i dobra, moi drodzy, musimy teraz zabić strażników. Także lecimy. Okej. No dawajcie, panowie, atakujcie mnie. Generalnie, jak widzicie, musimy bronić jakiegoś męża. Zaraz sobie z nim tam pogadamy. Okej, no i gitara. Dostaliśmy 100 florenów, no i synchronizacja 100%. No i elegancko, kurde, całe te... Dobra, czytało mi się. Okej, moi drodzy, także co, myślę, że... tylko pozwólcie, że sobie zerknę na chwilę na mapkę. Czy my mamy tu jakiś punkt widokowy, bo w tej części trochę inaczej to działało. To jak widzicie, mamy jakąś wieżę borczyw i tak dalej. To gra nam w sumie jeszcze będzie trochę tłumaczyć wszystko, więc może na razie nie będę wam tego prezentować. Pogadajmy z tym mężem. She was beautiful. She was. Until that porco defiled her. I wish it just killed her. I wish it just killed la mia amata. People who saw her grow up cheered when he spat on her. Smiles on their faces when her neck... I understand. How can you? My Livia was innocent! I have lost family to the rope. To treachery. Il Carnefice watches from his home on the hill above. He threatens to hang me if I cut her rope. Kto mieczem pracuje. Il Carnefice mieszka na wzgórzu górującym nad Szubienicami. Znajdź go i zabij. Pełna synchronizacja, zabij swój cel ukrytym ostrzem. No i dobra, spoko. When you are ready, take her down. I will deal with Il Carnefice. A, Carnefice się to czyta, sorry. Nie ogarniam włoskiego. Dobra, zmierz się z Il Carnefice, let's go. Tak się zastanawiam, tędy się wespniemy? Chyba tak, damy jakoś radę. Dobra, teraz tutaj, tutaj. A, tam jest ten... są takie wzgórza śmieszne. Już takie pagórki bardziej. A dobra, to wespniemy się chyba tędy, powinniśmy dać radę. Kurde, Ezio, czekaj, czekaj, gdzie ty mi tam zajewaniasz tak? Dobra, polecimy sobie tędy i teraz nie chciałbym, żeby mnie tam wykryli. Czekajcie, bo generalnie będziemy musieli go właśnie z powietrza zdjąć. Dobra, elo. Tyle, udało się. Requiescat in pace. No i to tyle, nawet co zawele nie powiedział, no bo no w sumie co miał powiedzieć, no nie znaliśmy gościa, no jedynie to był chyba ktoś w rodzaju kata, przynajmniej tak można ze stroju wywnioskować. Dobra, co panowie, chodźcie. No kurde, puszczaj mnie, dziadu. W ogóle też fajnie, że twórcy o wiele bardziej rozwinęli movement Ezio, bo on się zupełnie inaczej porusza tutaj. No dobra, moi drodzy, pełny synchro. Oj, tam ktoś mnie wykrywa, ale dobra, udało się uciec w ostatniej chwili. Nie, okej, teraz tak, tu lecimy sobie dum-dum-dum, lecimy na kolejną misję, moi drodzy, oczywiście. Póki co, no, polecimy sobie samą fabułę tylko i wyłącznie, no bo... O kurde! Goddammit. To było głupie z mojej strony. O, to jest też nowość, że strażnicy, jak i my zarówno, możemy po mieście właśnie jeździć na koniach. To mówiłem chyba o tym w odcinku poprzednim, no nieważne. Dobra, na razie się nie będę leczyć, bo wiadomo, na początku gry trochę bieda.
Także na razie będę oszczędzać wszelkie medykamenty, pieniądze i tak dalej, bo na początku mimo wszystko warto to robić. Później jak już się dorobimy, to będę wywalać tą kasę tak jak w dwójce, ale mimo wszystko na samym początku właśnie warto trochę oszczędzać. Aha, i my już do Machiavelliego idziemy. No dobra, no to lecimy w takim razie. Pogadajmy. Ezio, what a surprise to see you here. I thought you had sent for me. Never. News of the villa attack has spread across the city. We were certain that you were dead. Not yet. I am still very much alive. The Borgia must not discover that you escaped them. Nowy przybysz w mieście. Towarzysz Machiavellemu w Rzymie, stawiając czoła niespodziankom czyhającym po drodze. Pełna synchronizacja. Zabij kapitana Borgi, wciskając go na rusztowanie. Follow me. Take care not to draw any undue attention. When do I ever? Dokładnie. Kiedy wy takie coś robimy? My na siebie ściągać uwagę, absolutnie. Ale widzicie, co ciekawe, Machiavelli powiedział, że on wcale po nas nie posłał, że to wcale nie był... jakby... On nie wiedział o tym, że my żyjemy. No, czyli jakaś tajemnicza, zupełnie persona nas przyniosła. Kto to był? No w sumie nie wiadomo. And the guards have their guns, courtesy of the Borgia. Fortunately, I can help you. Grazie. While you're in my debt, perhaps you will listen to reason. As soon as I hear some, I will let you know. Ezio, uwielbiam cię za te komentarze. Dobra, kupu kowala, sztylet i rzymskie naramienniki. No dobra. Naramienniki rzymskie. Okej, cyk. Dobra, i tam jeszcze sztylet mieliśmy kupić, tak? Dobra, mała broń, sztylet. Pokażę wam jeszcze tak na szybko, że jest jedna zupełna nowość w tej części, mianowicie kusza. Właśnie. Powiem wam, że kusza jest naprawdę overpowered i to jest naprawdę genialna broń. Ale na razie nas na nią nie stać. Kusza jest cholernie droga, więc... Perhaps. But I'm not going to Firenze. There will be no peace until we rise up against the entire Borgia family and the Templars who serve them. I do not recall such brave talk at Monteriggioni. How could I have known that they would find me so quickly? That they would kill Mario? Rodrigo surrounds himself with snakes and vermins. Even his daughter Lucrezia has been sharpened into one of his most artful weapons. But she pales in comparison to the man behind the villa attack. He is ambitious, ruthless, and cruel beyond imagining. The laws of men mean nothing to him. He murdered his own brother to take power. He knows neither danger nor fatigue. Those who do not fall by his sword clamor to join his ranks. The powerful Orsini and Colonna families have been brought to kneel at his feet, and the King of France stands at his side. Give me his name. Cesare, head of the Papal Armies. What does he intend to do with his power? What drives the man? That I still do not know. But Ezio, Cesare has set his sights on all of Italia, and at this rate he will have it. Is that admiration I hear in your voice? He knows how to exercise his will. A rare virtue in the world today. No tak, no to takie trochę nawiązanie do księcia Machiavelliego, którego napisał, mianowicie no... książę, można powiedzieć, Machiavelliego to była taka instrukcja, jak rządzić krajem. Tak w wielkim, bardzo ogólnym skrócie. I właśnie tutaj trochę tak było właśnie nawiązanie do tego, że Machiavelli właśnie podziwia Cezare, jak to on tutaj rządzi tym wszystkim. No i właśnie, moi drodzy, Cezare to będzie główny antagonista w tej grze, którego będziemy musieli się pozbyć. Co prawda Rodrigo dalej żyje, no ale no cóż, no on schodzi na razie na dalszy plan, no bo to Cezare zaatakował Villę Montregioni, a nie Rodrigo. Rodrigo gdzieś się zmył, nie wiadomo... What the hell? Ty, gościu! Nie wiadomo do końca, gdzie Rodrigo jest właściwie. Should we not travel by horse? Roma is quite large. As Cesare's conquests in Romagna continue to succeed, and the Borgia grow in power, they have taken desirable areas of the city for themselves. We cannot use the stables here. Oh, the will of the Borgia is law now? What are you implying, Ezio? Do not play dumb with me, Machiavelli. Do you have some kind of plan? I am improvising. Zlikwiduj kapitana Borgiów, no właśnie. I moi drodzy, teraz tak, bo
My dostaniemy 100% synchro za to, że go zepchniemy, znaczy wepchniemy w rusztowanie. I bardzo bym chciał to zrobić, tylko pytanie, jak to tu właściwie, kurczę, ogarnąć? Poczekajcie. Dobra, panie kapitanie, chodź, chodź, chodź. Generalnie czekajcie. Musimy teraz tego kapitana... Jak się łapało? Moment. Dobra, zaraz zobaczymy. Nie, 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 nie! Dobra. A teraz, tak się łapało i rzut. Dobra, udało się, okej. Także będziemy mieli, moi drodzy, 100% synchronizacji. I w tym momencie... Aha, musimy wrócić do Machiavelliego, dobra. Ja się trochę za bardzo chciałem rozpędzić, bo już znam tą mechanikę na pamięć, więc... trochę tutaj za szybko pognałem. Dobra, także wróćmy się do Machiavelliego, pogadajmy. Just because you kill a few guards does not mean the people will grant access to the stables. You are right. We need to send a signal. Wait here. O właśnie, i teraz podpal wieży Borgiów. I moi drodzy, powiem wam tak ogólnie, jako podegrasy nie żyje podpal wieży. Moi drodzy, generalnie właśnie taki wież, którą aktualnie się zajmujemy, jest, no trochę ich jest w grze, chyba 9, o ile się nie mylę? Czy 10, coś takiego, nie pamiętam już dokładnej liczby. Ale generalnie właśnie tych wież trochę jest. I moi drodzy, za każdym razem jak taką wieżę podpalimy, to przejmiemy dla siebie jedną dzielnicę Rzymu. I naprawdę warto to robić, bo dzięki temu będziemy mogli sobie odblokować sklepy do kupienia, ale to jeszcze o tym trochę później poopowiadam, bo to no na razie jeszcze tego nie ma. It seems this table is now available for purchase. After you. No właśnie, moi drodzy. Kiedy wyzwoliliśmy dzielnicę z wpływów Borgiów, to teraz, o właśnie, wpływ Borgiów na ten obszar został ukrócony, od tej chwili można kupować jakieś tam różne całe te rzeczy. Dobra, moi drodzy, to myślę, że możemy sobie chyba, chociaż tak, z drugiej strony w sumie bym to skończył, bo z tego co pamiętam, będzie tutaj dosyć dłuższa sekwencja chyba się odpali. Dobra, powiem wam tak, mi osobiście bardzo jakoś się nie spieszy z tym, żeby tutaj gnać przez tą grę jakoś więcej i speedrunować ją, bo naprawdę chcę się nią nacieszyć. Więc, moi drodzy, myślę, że tutaj sobie ten odcinek zakończymy, a to... Okej. Okay. Gościu, tam ściana jest generalnie. Ten. No i moi drodzy, myślę, że może jeszcze dzisiaj będziemy sobie kontynuować tą przygodę. No ale to już w następnym odcinku. Mam nadzieję, że się wam podobało. Jeśli tak, zostawcie koniecznie lajka, suba, komentarz. No i zobaczymy się, no być może jeszcze dzisiaj w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Brotherhood. Na razie.